No, zaczynamy jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnej 21. KHT w poniedziałek. Proszę Państwa, zacznę od informacji o resecie. Dzisiaj rozmawiałem z panem Piotrem Jeglińskim, z wydawcą. Wydawnictwo robi wszystko, żeby reset się ukazał na targi książki historycznej. To jest w Warszawie, w arkadach Kubickiego, na Podzamczu, na dole zamku. One będą, zdaje się, od 29 do 3 grudnia i reset powinien tam już być. Niedługo dostanę okładkę, pełną okładkę z tyłem, to opublikuję tą okładkę, także zapraszam Państwa do Stoiska Editions, tam będą pewnie wszystkie moje książki poza czasem nielegalów, bo to wydała Fronda. Natomiast ostrzegam, na okładce będzie moje zdjęcie, które zrobił mój drugi SWT-owiec, czyli kolega z SWT-TV, Szymon Sikora. Bardzo dobre zdjęcie zresztą i przynajmniej nasze. Wszystkie prawa autorskie mamy sami. To tyle o resecie. Proszę Państwa, tak się zastanawiałem, od czego dzisiaj zacząć. I chciałem zacząć od pewnej sytuacji, ponieważ przeczytałem za RMF FM nielegalny monitoring na lotnisku Chopina w Warszawie, więc tam w pomieszczeniach załogi ktoś zainstalował monitoring i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć o czym innym zupełnie, że zadać pytanie, kto będzie chronił nasze lotniska, dlatego że ze swojej pracy w PWPW i z rozmów z kandydatami, wiecie Państwo, że prawie cały SOL, prawie całe lotnisko, SOL i ACS, bo tak to się tam nazywa, chciało przyjść do nas do pracy. Mieli dosyć zmian, mieli dosyć korporacyjnego terroru po prostu. To, co mówili, było naprawdę dość zastraszające. No, ja po prostu, wiecie Państwo, ja jestem persona non grata u nas, więc nawet nie miałem komu z kim na ten temat porozmawiać i nie ma sensu, żebym na ten temat więcej mówił. Natomiast jeśli ja jestem ustawowo zdrajca i ustawowo persona non grata i ustawowo nie mogę być patriotą, to co powiedzieć o byłym premierze RP, panu Donaldzie Tusku i jego tweetie, prawda? Wszyscy znamy ten tweet. Nie będę tego tweetu cytował tutaj w całości, bo nie ma sensu. W każdym razie jest tutaj, tak jak się spodziewałem wcześniej, troszeczkę wywalone wszystko to, do czego dążono przez ostatnich kilka miesięcy. A więc mamy ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, reformy sądownicze, czyli od rządów prawa i niezawisłości sądów, prawda? Atak na NGOsy, no i oczywiście wolne media, czyli próba repolonizacji mediów. Wszystkie te punkty mamy w twicie pana Tuska. Otóż proszę Państwa, zauważmy sobie jedną rzecz. Pan Tusk nie jest panem Tuskiem, tylko jest przewodniczącym czegoś tam, jak to mówią, prezydentem Unii Europejskiej, czyli ma wysoką funkcję w organach Unii Europejskiej. Pan Tusk jest osobą oficjalną i nie on tego tweeta pisze. Tego tweeta mu ktoś przygotował, on oczywiście go wysłał, nie sądzę, żeby sam to pisał, być może rzeczywiście, być może sam, co jest moim zdaniem jeszcze dziwniejsze. Ja oczywiście nie chcę oskarżać pana Tuska o cokolwiek, bo na pewno nie mam dowodów na to, co jest o nim w internecie, więc na ogół staram się omijać tego typu enuncjacje, chociaż osobiście uważam, że pan Tusk jako premier polskiego rządu powinien za szereg zaniechań urzędniczych, szereg zaniechań odpowiedzieć przed jakimś Trybunałem Stanu czy czymkolwiek, albo przynajmniej powiedzieć i rozliczyć się, dlaczego tak wiele rzeczy zrobił. Ale to już jest nie moja sprawa, bo to jest sprawa rządu. To jest raz. Druga rzecz. Ktoś mi napisał ostatnio i ktoś się patuje, że ja przeczytał Wolkowa, bo Wolkow napisał książkę, wojna informacyjna i tak dalej. Proszę Państwa, ja tego Wolkowa przeczytałem kilkakrotnie, więcej, ja go nawet oceniałem. Powiem jeszcze jedną rzecz. Wolkow troszeczkę pracował, rozmawiał z francuskim i na podstawie szefa francuskiego z DECE on napisał te swoje książki. Ja nie to, że się chwalę, tylko ja to robiłem w praktyce. Wiecie Państwo, co sądzę o tak zwanych teoretykach fachowców. Ja to robiłem w praktyce. W praktyce te teorie również stosowałem, także i również napisałem, uczyłem o tym i zdarzyło mi się napisać podręcznik na ten temat. Oczywiście nie jest on ogólnie dostępny.
Więc trochę na ten temat wiem. Tam oczywiście cały świat używa tej terminologii, a jak wiecie Państwo, jestem za polską terminologią. W wielu wypadkach nie ma polskiej terminologii, więc niestety trzeba będzie tego używać. To jest jedna rzecz. Proszę Państwa, zacznijmy od pewnej rzeczy, od jednej rzeczy. Artykuł w Wiadomościach Onet był właściwie przedrukiem Politico z wczoraj. Prawda? Politico. Co to jest Politico? Luźni ludzie doszukują się tam rosyjskich korzeni. Tych korzeni nie jest tak łatwo znaleźć, a właściwie to ciężko znaleźć. To są środowiska amerykańskie, jak wiemy, które są raz, nie wiadomo czy to jest nawet ze stron brytyjskich, ze stron angielskojęzycznych, amerykańskich, ciężko się zorientować, czy to są republikanie, czy to są jakieś inne lobby, inne rzeczy, nieważne. Natomiast jest bardzo ciekawa rzecz, że Politico jest chyba najczęściej cytowanym medium amerykańskim przez Sputnik. A co to jest Sputnik, wiemy. Prawda? I bardzo wiele tekstów Sputnika, szczególnie na temat stosunków transatlantyckich, czy na temat w ogóle stosunków z NATO, czy na temat w ogóle Polski, czy innych rzeczy, cytowanych jest na podstawie Politico. O dziwne, Sputnik sobie znalazł coś takiego, nie wziął sobie na przykład Financial Timesa, New York Timesa, czy jakiegokolwiek innego Timesa, ale to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Tweet pana Tuska jest wypadkową elementów przygotowywanych o wiele wcześniej i które się działy. Zacznijmy od początku. On nastąpił w momencie, w którym musiał nastąpić. Dlaczego? Dlatego, że tak. Najpierw mamy nieustanny atak i utrwalanie opinii publicznej dwóch spraw. Po pierwsze, rządy PiS służą Putinowi. Żądanie od Ukrainy rozliczenia się z przeszłością czy krytyka Ukrainy służy Putinowi. Prawda? Pojawia się książka o ministrze Antonim Macierewiczu. Książka, która ewidentnie lokuje go wśród pływów rosyjskich, że tak powiem. Wszystko służy Putinowi. To jest to. Później następuje Marsz Niepodległości i ogromna antypolska kampania wszędzie na świecie. Sztuczna, robiona na siłę, czego dowodem jest wczorajsza audycja tego słynnego holenderskiego chyba fotografa, w której on wyraźnie mówi, że nikt go co prawda nie pobił, ludzie byli uśmiechnięci, ale w oczach mi, ale mogli pobić. Trochę to przypomina kawał o Stalinie, ale tak to właśnie wyglądało. Tak to właśnie wyglądało. Druga sprawa. Siłą rzeczy wzmacnia się, i to o dziwo, wzmacniają to takie te wszystkie media, które nazywamy polskojęzycznymi, czyli dawne media mainstreamowe, antysemityzm. Mówię to wyraźnie. Nie chodzi o to, żeby po prostu tutaj bronić, czy żeby walczyć z tym, czy by coś, ale proszę zauważyć, że najwięcej w rezultacie wszystkich antysemickich wpisów, antysemickich komentarzy, które nie są usuwane, są w tego typu rzeczach. To są trzy podstawowe rzeczy, które się dzieją. I potem następuje ten tweet. To jest przygotowanie. To jest w tym momencie, są pudła rezonansowe i przygotowanie. Do czego teraz jest to przygotowanie? Oczywiście do powrotu rządów, które były przez 20 parę lat w Polsce. Pan prezydent zaprosił pana Tuska. Ja nie oceniam tego, czy zrobił dobrze, czy źle. Nie mogę tylko tyle powiedzieć, że ja bym nie zaprosił. Zaprosił pana Tuska, co było w rezultacie, jak się okazuje, być błędem. Ponieważ to wszystko służy panu Tuskowi. Druga rzecz. Pan Tusk najprawdopodobniej rzeczywiście pokona pana Schetynę i wszystkich i wróci na czele kolejnej, chce stanąć na czele partii. Czy to będzie się nazywało PO, czy nie PO? Tego nie wiem. Tego nie wiem, bo prawdopodobnie jest to przeciwnik dużej klasy, z dużymi możliwościami i te możliwości zostaną wykorzystane. Następuje taki tweet, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo jeszcze raz to wszystko Państwu powtórzę. Osoba czy grupa, terminologia Wolkowa, klient.
Osoba i grupa wiadomo jaka, wiadomo jakie to są zastałe interesy. Chodzi pewnego rodzaju korporacje, koncerny, to co ja nazywam mordorem, mówiąc w skrócie. Czyli to wszystko, co było do wyborów PiS-u. Chociaż też PiS się tego nie potrafi pozbyć i z siebie również. Agent to jest wykonawca zlecenia. Ja nie lubię słowa agent, bo to jest, mogą być osoby świadome bądź nieświadome. To nie jest agent w sensie instrukcji operacyjnej wywiadu, czy to nie jest agent w sensie oficera wywiadu w terminologii anglosaskiej, w terminologii właściwie tylko amerykańskiej, ale jest to ktoś, kto to wykonuje, te zlecenia. Na tym momencie nie jest to na pewno pan Tusk, tylko różnego rodzaju media, różnego rodzaju pudła rezonansowe, jak to mówi Wołkow, czyli media, plotka, różnego rodzaju think tanki, fachowcy i tak dalej, i tak dalej. On tutaj mówi jeszcze o wspornikach. Chodzi o to, żeby... Wołkow się trochę myli. Wydarzenia będące podstawą akcji dezinformacyjnej nie muszą być prawdziwe. Nie, proszę Państwa, one na ogół są prawdziwe, tylko ustawione są w taki sposób, żeby miały inne znaczenie. Nie wiem, czy Państwo znają literaturę iberoamerykańską i w latach 70. był tam nurt pod tytułem realizm magiczny. To chodziło o to, że wszystkie elementy realne były poustawione tak, żeby tworzyć jakiś magiczny świat. Na tym polega dowcip. Podobnie jest z legendą w wywiadzie, która musi być prosta. Są to prawdziwe, sprawdzane elementy poprzestawiane w taki sposób, by dawać nową jakość. I tak to jest z tym. Bo wszystkie te elementy były prawdziwe. Prawdziwy był Marsz Niepodległości, prawdziwe były te cztery transparenty, które ja nazywam cały czas prowokacją. Prawda? I potem są przekaźniki, prawda? No i wiadomo. Temat przewodni pojawia się ewidentnie wyraźnie u pana Tuska w jego twicie. A to oczywiście jest strategia PiS czy plan Kremla. To pytanie należy do pytań sugerujących i to pytanie sugeruje ewidentnie, że PiS jest partią prokremlowską, proputinowską i działa na rzecz Kremla. Co oczywiście jest totalną bzdurą, ale proszę Państwa, ja już nie muszę powtarzać, że powtarzane to wiele razy powoduje, że wielu ludzi zaczyna w to wierzyć. Niestety. I tak to jest. Oprócz, ja jeszcze trochę złośliwie powiem, że ja wolę drugi i połowę trzeciego pamiętników Goebbelsa od Wolkoffa, ponieważ Goebbels w sposób praktyczny pokazuje wojnę informacyjną, jaką toczył z Churchillem i z jego wydziałem czarnej propagandy. I to jest świetnie tam opisane, o wiele lepiej. Tam można wszystkie te rzeczy odnieść, jak oni to robili, przez jakie kanały rozprzestrzeniania i tak dalej. Oczywiście jest to swoista dezinformacja. Tutaj nie ma się o co zaczepić, bo pan Tusk ma mieć prawo swoje do swoich poglądów, prawda? Ale nie, jako polityk polski i były premier nigdy nie powinien tak mówić. Tym bardziej, że w piątek nastąpiła wypowiedź, której pan Tusk nie chciał się wypowiadać w ogóle na temat debaty w Unii Europejskiej i powiedział wyraźnie, że lepiej zmilczeć. To było przygotowanie do tego, co nastąpiło wczoraj. Niestety nasze obecni władza i posłowie partii rządzącej dali się trochę nabrać, bo zrobili pewien błąd, podstawowy błąd. Zareagowali na to zbyt szybko. Proszę zauważyć, że reakcja pierwsza nastąpiła od strony prawicy i tak zwanych mediów prawicowych, czasami wręcz histeryczna właściwie. Natomiast cała reszta jest dzisiaj, już po tym, jak poznano reakcję strony, w którą to zostało wymierzone. To pozwoliło się im przygotować, proszę Państwa. To też jest jedna z cech dezinformacji. Zmusić przeciwnika do reakcji, a potem dostosować się do tej reakcji. I tak to jest. I w tej chwili, jak patrzę na uśmiechnięte miny opozycji, widzę, że im to rzeczywiście wyszło. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Kolejna. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Chodzi o to... Zaraz, przepraszam, bo się trochę zaciąłem. Już się odcinam. Chodzi również o to, żeby wymusić na PiS
jakieś ustępstwa. Ponieważ oni również obliczają psychologicznie rzecz biorąc, że PiS, chcąc utrzymać władzę i chcąc uniknąć tej propagandy, będzie musiał dogadać się z Europą, bo jeśli tak mówi przewodniczący Parlamentu Europejskiego czy czegoś tam, to oznacza, że tak mówi cała Europa. Dodatkowo jeszcze wzmacniane to jest informacją na temat Węgier, która twierdzi, że nigdy Polski nie opuści. Zobaczymy w praniu, jak to będzie. Proszę Państwa, ja byłem świadkiem zachowania Węgrów podczas rozmów o przyjęcie nas do Unii Europejskiej, także to nie jest tak wspaniale, że to są Polak, Węgier, dwa bratanki, tak jak nam się wydaje. No ale to już dobrze, Węgrzy są także różni. To jest raz. Druga sprawa. Obserwuję bardzo euforyczne, jakby to powiedzieć, takie euforyczne sondaże, euforyczne wpisy, nic tam nie zrobią, nas jest więcej i tak dalej. Proszę Państwa, nie ma nic błędniejszego niż twierdzenie, że ktoś się będzie liczył z większością społeczeństwa. Przypominam wszystkim, że Rzymianie i legiony rzymskie nie były aż tak liczne jak hordy barbarzyńców. Proszę się nie obrażać. Naprzeciwko, ja to mówiłem już po wygranej PiSu, że boję się najbardziej ich euforii i samozadowolenia. I coraz bardziej widzę, że to jednak następuje. Ponieważ naprzeciwko mają bardzo zorganizowaną siłę z pieniędzmi, z możliwościami, z prasą, z mediami, której PiS nie ma. Której PiS nie ma, bo PiS poza telewizją publiczną raczej nie ma nic. Raczej zrezygnował z internetu, zrezygnował z różnych rzeczy, poszedł na całość, prawda? PiS również coraz częściej zacina się w sobie i coraz częściej zaczyna przypominać oblężoną twierdzę i każdy, kto usiłuje im wyjaśnić cokolwiek, jest natychmiast prowokatorem i jest natychmiast, jakby to powiedzieć, działa przeciwko nim. A to nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi. Powinni się bardziej otworzyć i być bardziej nowocześni. Nowocześni, ale nie tak jak nowoczesni. Dzisiaj na przykład, już jak jesteśmy przy nowoczesności, prawda, był pan Petru, który powtarza jak mantrę, jak narzuconą mu mantrę w telewizji, iż PiS działa na korzyść Rosji. Tylko i wyłącznie. Czyli to, co napisał pan Tusk, stało się jakby hasłem do działania, to zupełnie tak jak kiedyś Komitet Centralny wydawał hasła na 1 maja, to jest mniej więcej to samo. Niewątpliwie nachodzi przesilenie, dlatego że wielu ludzi w Polsce zacznie być niezadowolonych ze względu na kilka innych czynników. Jest to ogromne środowisko, których ja uprzedzałem, że jest to środowisko ludzi dość dobrze przygotowanych do różnego rodzaju tego typu działań i to środowisko zostało w pewnym momencie na marginesie, na dnie. Czy słusznie, czy niesłusznie, to nie jest dyskusja o tym, ja już na ten temat mówiłem. I może kiedyś jeszcze porozmawiamy na ten temat, ale oni są groźni. Nie da się wszystkich wsadzić do więzienia. Mamy szereg spraw i mamy naprzeciwko siebie, po obu stronach, ludzi nam przeciwnych. Może nie w sensie takim, że nas zaatakują, że powiedzą nam, że nas zaatakują militarnie, czy w jakikolwiek inny sposób, ale raczej dlatego, że proszę Państwa, oni są, no tu są ogromne interesy. Ogromne interesy ze Zachodu są ogromne interesy i wbrew pozorom ze Wschodu też. Ze Wschodu dodać jeszcze oficjalną wrogość w stosunku do nas, to wiadomo, że tak jest, mimo że to oczywiście jest na Wschodzie naród miłujący pokój. No i jest jeszcze Ukraina. Ja przypomnę, przepraszam, że Ukraina jest elementem pełnym przetargowym głównie dla Amerykanów i dla Niemców. I nie wiemy, jaka to jest walka, w którą myśmy się to wdali. Ludzie tu mi cały czas podsyłają Izrael i tak dalej, i tak dalej. Ale na dobrą sprawę to jest też coś, co ja mówię. Wchodzenie w płaski semityzm, antysemityzm działa na korzyść właśnie tego typu tweetów. To wymusza. Nie dlatego, proszę Państwa, żeby ktoś był, nie chodzi o filosemityzm, chodzi o to, ja cały czas mówię, że dla mnie złodziej jest złodziej. I jeszcze raz powtórzę. Żydzi to także Tuwim i Leśmian, bardziej to Polacy, co prawda, niż Żydzi, ale także i Berman, i Światło, i Luna Brystygierowa. Wszyscy ci mordercy, więc to jest zupełnie co innego. O tym trzeba umieć rozmawiać, chcieć rozmawiać,
ale nie w, również nieczęsto w taki sposób. To, bo to, proszę Państwa, służy rzeczywiście tego typu powstawaniu, tego typu tweetów. Niestety wpadliśmy i tak dalej. Krzysztof Adamek. 2 miliony wnuków Bandery zagłosuje na PiS. Krzysiu, 2 miliony wnuków Bandery musiały mieć polskie obywatelstwo. Na razie nie ma polskiego obywatelstwa, więc miejmy na to, że nie zagłodzi, nie zagłosuje. Poza tym ja, wydaje mi się, że PiS zrozumiał już zagrożenie tym wszystkim. Zagrożenie w tym i stara się rzeczywiście prowadzić nagle własną politykę wobec Ukrainy, może nieudolnie, ponieważ nie mamy, moim zdaniem, żadnej polityki wschodniej, nie mamy. I długo chyba jeszcze nie będziemy mieli, ponieważ polityka oparta i tylko, ponieważ to nie jest polityka oparta na pragmatyzmie, tylko na emocjach. Natomiast chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to co prawda PiS popiera Ukraińców, popiera ten zbliżenie się z Ukrainą i rzeczywiście można zrozumieć, że trzeba jednak Ukrainę wyrwać od Rosji i tak dalej. Natomiast bezpośrednio na Ukrainę pojechali ministrowie zarządu, i to ważni ministrowie z rządów pana Donalda Tuska, prawda? To oni objęli Ukrainę, więc licho wie, co tam się naprawdę dzieje. Co tam się naprawdę dzieje? Niewątpliwie tweet ten jest bardzo groźny, jest takim ostrzeżeniem w ogóle, bo z jednej strony co może zrobić PiS? Umocnić tą swoją twierdzę może, ale czy zrobi to, czego nie powinien robić? Czyli pójdzie na układy, pójdzie na ugodę. Rozumiem, że pewnej granicy nie można, będzie się bał przekroczyć pewną granicę. A ja uważam, że, i to też oczywiście zaraz powiedzą, że jestem prowokatorem, esbekiem i w ogóle, ale są pewne granice, których nie należy przekraczać. Tak uważam. Uważam, że trzeba być konsekwentnym i tylko taka konsekwentna polityka, dość twarda oczywiście, oczywiście nie potępianie w czambu wszystkiego, całej Unii i tak dalej, ale tych patologii w Unii to trzeba wyraźnie zaznaczyć, będzie o wiele lepsze i to będzie neutralizacją tego typu tweetów. Kto za tym stoi? Proszę Państwa, nie wiem, nie powiem Państwu teraz, kto za tym stoi. Nie dlatego mówię, że wiem, ale nie chcę powiedzieć, bo nie chcę mówić swoich prywatnych poglądów. Jest to najniewątpliwie duża operacja wywiadowcza. Przypuszczam, że nie tylko jednego kraju, ale i co najmniej 2 czy 3 krajów. Z wykorzystaniem zarówno agentury, normalnej, zwykłej, klasycznej agentury, jak i agentury wpływu, jak i również ludzi nie w pełni świadomych tego, co robią. Do której klasy należy nasz były premier, czy nasi byli ministrowie, tego też nie wiem i nie oskarżam ich o nic. Prawdopodobnie dali sobie, chcę wierzyć, że dali sobie wmówić taką właśnie, a nie inną wizję Polski i to głęboko wierzą. Chcę w to wierzyć, bo nie mogę uwierzyć, że ktoś jest zdrajcą, proszę Państwa, i nie wszędzie szukam szpiegów i agentów. Oczywiście zaraz ktoś mi zarzuci, że jestem naiwny, że to, że tamto. Nie, proszę Państwa, ja nie jestem naiwny, wręcz odwrotnie. Ja po prostu jestem, nawet nie jestem ostrożny, bo to, co mówię, to naprawdę nie jest to ostrożne, bo przecież wiem dobrze, żeby taką akcję przeprowadzić, trzeba mieć również te pudła rezonansowe po tej stronie, przeciwko której ta akcja jest kierowana. Inaczej się tego nie da zrobić. Żaden wywiad nie da rady tego zrobić. I mogę to tylko powiedzieć jedną rzecz, ale już bez tego przekleństwa w środku, tego mojego przecinka, gdzie jest kontrwywiad. Bo tak. Bo to wszystko już przekracza rzeczy polityczne, wykracza poza politykę. Tu powinien być kontrwywiad. Po prostu kontrwywiad, który będzie umiał zastopować, zneutralizować to wszystko. Nie wiem, być może zrobię kiedyś na ten temat jakąś audycję, może nie. Wiem jedno, że warto by, żeby nasi rządzący i twórcy propagandy i tak dalej zapoznali się z analizą hipotez konkurencyjnych, czyli w skrócie AHK, analizą, którą można znaleźć na stronie CIA, opis tej analizy. Przeanalizowali to wszystko i wtedy im wyjdą prawdopodobieństwa. Ja na przykład, proszę Państwa, 2 dni po tej analizie przestałem być konsultantem i zostałem odcięty od agencji wywiadu. Ja zrobiłem na pewien temat taką analizę i wyszło mi. No, to, co nie powinno wyjść. Tak to wygląda. Zaraz, co tutaj tego? Wróg nazisty i makrela. Znaczy oczywiście, ale to nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że stoi personalnie ktoś. Tu chodzi o to, że stoi grupa. Grupa interesów. I jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa. Jeżeli już ktoś nie zna starożytnego Rzymu i nie chce mówić o starożytnym Rzymie,
przed ostatnim tej, przed, nie chcę mówić o starożytnym Rzymie, to powiem wprost. Nie tylko ZOMO, ale i amerykańska policja, i to był szok dla, nawet dla ludzi z Solidarności na pierwszym kursie, obliczali, że taki batalion w wysokości 40 osób obliczany jest na 2000 ludzi. Batalion ZOMO, czy batalion czegoś takiego na jakieś 2000 ludzi do rozpędzenia. Po prostu zorganizowane siły, dobrze zorganizowane, dobrze uzbrojone, mające środki, możliwości, pieniądze, potrafią naprawdę zniszczyć całe 60% poparcia. Proszę Państwa. I tego się właśnie obawiam. I tego się właśnie obawiam. Niewątpliwie ktoś chce doprowadzić do wewnętrznej awantury w Polsce. To jest więcej niż pewne, ale to już nie takie awantury, że będziemy się kłócić w Sejmie, że posłowie się kłócą, my się będziemy śmiać i tak dalej. Pierwsza próba była, wiadomo, tego 16, słynna w grudniu 2016 roku z tymi kanapkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje teraz, jest ewidentne do wywołania w Polsce awantury. A komu to służy? Na pewno nie nam. Na pewno nie nam. Szkoda mi tylko, że my się dzielimy na takie idiotyczne rzeczy, ponieważ nieważne jest to, co ja mówię, ważne, że ktoś mi napisze panie Ubeku, prawda? No i to i się cieszy, że mi napisał panie Ubeku, prawda? No to niech mi pisze. Mam to gdzieś. I to właściwie byłoby tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy wam się to na dzisiaj, przepraszam. Nie wiem, czy to państwu się spodobało, czy się nie spodobało. Może znajdę. Może znajdę tu jakoś, ale nie widzę żadnego jeszcze pytania. No i cóż, na jedno pytanie nie chcę nawet odpowiadać, bo nie wiem, co będzie. Kto chce doprowadzić do wywołania awantury w Polsce? Proszę Państwa, pani Ewo. Kto? No to przecież ewidentne. Repolonizacja Niemców. Przepraszam, no właśnie, widzicie Państwo, no freudowski błąd. Repolonizacja prasy. Ile to jest pieniędzy? Tu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Wszystkie nasze patriotyczne dążenia, dążenia do popierania polskich produktów, to jest jaki? To kto za to płaci? To przede wszystkim niemiecki podatnik, gdy będzie musiał płacić więcej, a inny zachodni, prawda, przedsiębiorca będzie miał mniej. To samo w mediach. Poza tym stracą dobry kanał kontaktów na przykład z Rosjanami. Rosjanie też w rezultacie stracą. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że PiS chce... Rzeczywiście chcę to wszystko zmienić. Oczywiście z repolonizacją mediów nic nie wychodzi i wątpię, żeby była. Ja planuję i namawiam pana Piotra Jeglińskiego, który był w roku 91 świadkiem prywatyzacji, dosłownym świadkiem prywatyzacji koncernu RSW Prasa, żeby opowiedział o tym, to wtedy zobaczycie, bo pewne rzeczy, jeszcze raz mówię, zaczęły się wtedy i ich efekt jest tutaj, jest obecnie, widzimy. Dobra, proszę Państwa. Możecie uważać mnie za jakiegoś nawiedzonego idiotę, zaraz pewnie będzie kupa hejtu, nie szkodzi, ale tak uważam. Była to tweet pana Donalda Tuska, jest finalnym, prawie finalnym, bo finalny może być jeszcze gorszy, ale jest wypadkowo i jednym z głównych, o ile nie głównym, elementem właśnie pewnej operacji inspiracyjno-dezinformacyjnej, która ma zmienić układ rządowy w Polsce. I tym to optymistycznym akcentem zapraszam Państwa na jutro. Dziękuję. Dobranoc.